Witam bardzo serdecznie w już oficjalnym sezonie z LS-a na mapce Warmia V5. Jest ze mną Topola. Cześć. I Ogi, który tu ciągle tak gdzieś biega, no. Siemanko. I pobiegniemy se za nim, o, patrzcie. O, spierdzielił. Dobra, rozpoczynamy sezon. W dzisiejszym odcinku. Bierze, tak? Odcinku będą brały dwa, miały dwa kombajny te same. Unia nam takie narzuciła do zakupu. Dwa bizony BSZ110. Będę kosił ja i Krzysiek. Topola będzie jeździł swoim ursusem. Gdzie on to ma? Jaki to masz ursus? No czekaj, idę tam do was jeszcze. 52 turbo. O, tu Topola sobie nawet drzwiczko otworzył. I dwie przyczepy będą do tego. To są... Autosany, PKK, a to jest rejestracja, kurde. PKK. Dobra, jedziemy. Jęczmień i rzepa. Który pierwsze pole? Po lewej czy po prawej? Po lewej, po lewej. Polewać? Czyli to tu, nie? Masz zatankowane Ferrari. No, a ty? To pola się biorę z drogi. Paka. No i teraz oficjalnie już wszystko, już po testach było. Ja sobie już zacznę tu. Na dwójeczce, nie Ogi? Ja. A czemu on nie sra? Ty. Słoma, sieczka, chyba nie? M. A M się zmienia. I co, będzie srał? Sra. No, oczywiście zawsze ten fail musi być, bo to nie byłby kanał po prostu tam, gdzie jest ten let's play umieszczony. Oparcie Ogi tam nie ściga, no. Jedziemy na około. Kurde, lag mi. Lag złapał, ale co? Straszne lagi, czy nie? Nie. Nie jest aż tak źle. To pola się tam męczy. Na około mówisz, Ogi? Tak, jest na około. Kurde, ale tu nierówność. Dostawiać? Ty, ale widzisz co, jak tu przekrzywia? Chyba tam jest rów. Ja, rów. Jedź Ogi, jedź. Ja tu oczywiście fejlę, ale to tego się nie wycina. Jest profesjonalny materiał po prostu. Żadna firma nie ukrywa żadnej ściemy. Właśnie. Kiedy takie firmy jeszcze istniały. Idziemy naokoło. Zioło. To my tu zioła się sadzimy? Tak. To Tusk będzie zadowolony. Oczywiście trochę pozmieniamy się później. To pola siedmi też na bizona. No, bo to pola tam Ferrari na razie tam pisuje, nie? No. Gdzie ty w ogóle to pola jesteś? Ale lag mnie złapał. O kurde. Ale wszystko spadło. To pola pranie zbiera. Dobra, unormowało się. Nie złapał was lag przypadkiem? Nie, bo ja te nadstawki dokładałem do przyczepy. Dlatego. Co za człowiek. Lepiasz. A gnój wyrzuciłeś? Co, jaki Ogi dzisiaj temat filozoficzny? Temat filozoficzny. Pogody w naszym kraju. No bardzo dobra wiosna, ja bym ci powiedział. W ogóle nie pada, nie? No, idź padać gdzieś indziej. No, widziałeś to? O, to pole widzę. To pola, gdzie masz Ferrari? Ja, ono tam się jeszcze ten suszy. A widziałeś, gdzie wysypujemy na polu, na farmie? Widziałeś? Kurde, już biegnę. Właśnie, gdzie tam się wysypuje, ty? Czekaj. Tam jak się wjeżdża, tam gdzie ja stoję. Aha, z bizonem. Aha, dobra, wiem. Tam się wjeżdża. Tam gdzie ty stoisz bizonem? Nie, tam te drugie drzwi. Tam leży na tym, na ziemi, tam potem leży ten. Nie, tutaj jest ten, przecież to jest silos i tam obok tego jest syp. Albo tam, no. Ale ty mnie doganiasz, Krzysiu. No patrz, no. Widzisz, Unia mi lepszy kupiła. Ogi, rób screen. Przetniemy to na wprost, wiesz? No, Ogi, rób screena takiego ostatnio w pierwszym odcinku. To pola cofa się, bo robię screen. O, Ogi, co jest?
Ogi! Stop, lag mi się złapał. Tak, lagami się tłumacz. To polacofaj się, bo cię przemielę. Co się stało? Może obniż ty. To jak ja w ostatnim materiale, nie? Tak. Krzysiu, opuść ten. Opuszczony ma. No. O ile macie procent? 57. Teraz powolutku jadę. No, Ogi tu już jedzie dalej. Myślę, że w następnym odcinku sprostujemy te. No i też tak myślę, bo tego trochę będzie, nie? Najwyżej poza odcinkiem jeszcze dokosimy tam niektóre te. O której zaczęliśmy w ogóle? 20 po. No 20 po powiedzmy. 15 po. 20 ponad 20. No. Kurde, mgła się robi. Za oknem. Ale w grze. W grze nie. W grze nie ma. Całe szczęście. Rano nie. Zawsze jest. Nie, tak rano, tak? Ogi, doganiam cię. Ogi, musimy znów wykręcić. Uważaj. Wiem. Dobra, folia założona na przyczepach już. Dobra, lecimy. Myśleliśmy nad czerwonym kolorem, ale kupimy dwa takie same, będą lepsze. No właśnie. Będzie identyczna prędkość. O, dwa, tutaj... Promocja były, w Agromie były na dwa promocje na dwa te same. O, takie ładne ujęcie. O, znosi. Ach, te wiatry. O, topola tam jest. Czemu jak robię? Co się dzieje, Ogi? Dobra, karnowa. Już jadę. Dobra, ja Krzysiu zrobię ten paseczek. Ja tu zrobię paseczek, a ty zjeść co. Dobra, ja się opróżnię już, bo już mam prawie pełno jak przejadę. Ja mam 90%, nie, 89. Skręcisz, czy mam wycofać? Ja cofię, muszę rurę, taka ja sobie rurę wyciągnę. Peler podnieś. Wiem! Co, Jezu? Nie. Co się stało? Ja tego tak nie zostawię. Będziesz klepał? Porolnika, żeby wyklepał. Co tam zrobiłeś, kurde, z tymi foliami, co? No folię nałożyłem tak, żeby się wysypywało. A tam trzeba było te węże strażackie. Węże. Dzikie węże. Rzeczny wąż. Nie, jak to było, wąż rzeczny? Widzieliście to na tubie? Nie. Dobra, opróżnij Krzyśka. Ja już jadę tam. Wysiągnę łułę. Do którego? Tego drugiego, nie? No, na pewno ten drugi, a potem ten pierwszy. O, Jorze chce... A nie, sypie się. Czekaj. O. Jest lepiej, nie wysypie się. No, w tym wysypywaniu zmieniam się z kimś. Spoko. O, chyba ci muszę podjechać. Czemu? Ja tu wykręcę. Nie no, kombajnica nie może się przemęczać. Jak to nie? Teraz w domu siedzę. To pola, what are you doing? No i co, i tak muszę se cofnąć, no. Dobra, sram. Gdzie... O, pociąg jedzie! Słychać było. A widzę Ogiego tam. Widzisz to pola? Widzę. Widzę te zwierzę pomiędzy... Jadę pomiędzy słupem okoś. Dobra. 0-0. 73%, ja już chyba jadę to wysypać. To jedź. Gdzie to mówi, że się wysypuje? Tu przy silosach są takie zsypy. To a jak nie, to tam się mówię ci, tam też się wjeżdża, ale nie wiem, czy tam coś się tam sypie. Dobra. To się chyba napełnia. To ta sprawa.
Toyota sprawdzi. Toyota sprawdzi. Toyota. O dzisiaj to pola to Toyota. Toyota. To je Toyota. O, a żeś pojechał na wstecz. Zrobię ci przejść. O, dziękuję. SUV energetyczny. O, jedyneczka powolutku. Dobra, tu pomalutku teraz. Dobra, i tam. Tu się? Czy nie? Jęczmień tego tu nie przyjmuje. No mówię ci, tam musisz wjechać, tam do tej stodoły, tam. Dobra. Albo do krów. Tam się chyba rzepa przyjmuje. Albo ten, albo kukurydzia. Zaraz się przekonamy. Sypie. Sypiesz? Tam się sypie? Gdzie Ogi mówi? W stodole. No to tam, dobra. Dobra, jeszcze raz was przyjadę opróżnić i... Ja to Krzysiu zabiorę teraz ciągnik, no. A potem ja na końcu, że zabiorę jeszcze. Tak co wysypanie będziemy się zmieniać. No i git. Będzie różnorodność. Każdy ma uprawnienia na ciągnik, na kombajn, więc każdy może. Unia dofinansowała wszystko, nawet uprawnienia. Prawo jazdy kategorii T. No. Ach, ta Unia jest dobra w dzisiejszych czasach, nie? Oj tak. Zależności lata 90. Ogi jedzie. Dobra, czwóreczka. O, to jest trójka. Sorry, to jest czwórka. O kurde, ale lag. Lag. O, fajnie się gra. Nie, był? Lag to nie wiem czemu. Był. Taki dzisiaj lagen fest jest. Parę, której godziny nagrywała. Nie, to u mnie to szczerze ci mówię, że taki nie ma zależności. Która jest w pół do? To jeszcze tak z 10, 15, 20 minut. No jeszcze ten rzepak z kim będzie, może no. Będzie dłuższy. Tak to na niedzielę, nie? Tak. No to weekendzik jest. Tylko, że jak w sobotę popiję, to ja nie wiem. Co będzie w niedzielę? Ścigamy Ogiego. O, wyskoczył komunikatione, że na dwójeczce. Co, Ogi, ja tu mam skończyć? Ja tu zostawiłem i chciałem tu zebrać. No. Dobra, opróżniamy to do pierwszego. I dużo nie będzie, ale to pola siada, że z Bajzona numer 1. Bajzona, co Ogi za... No, Krzysiu. No, to Ogi się na mojego Bajzona. O, tam coś zostało jeszcze. Krzysiu, zostaw, za to Unia nie płaci. Unia za wszystko płaci. A Unia też paliwo dofinansuje, nie? O, teraz mnie coś złapało. Dobra, jadę kosić dalej. Ej, Krzysiu. To wola, ty się przesunę, bo cię skasuje. O kurde. A, żeś podskoczył. Tam coś jest. Patrz, drzwi ci otworzę, patrz. Nie, otwieraj, zamknij te drzwi. O, zamknij te drzwi, ja ci mówię lepiej. Tak dla prezesa chciałem, tak? Weź, przez drzwi zamknij, to przebyć. No, bo ja jestem ten. Już wszystko? Tak. Paki! Co? Tego tu dużo nie będzie. A co, gdzie ty jesteś? A ty tam jesteś. I to mówisz, że tam w shopie, to pola? A, w shopie tam. Tam, gdzie Ogi stał? Tak. Nie tam, gdzie Ogi stał, znaczy... Drzwi dalej. Drzwi obok. No. Rozładuj.
Pyk. Już do was jadę. A z tego się nie sra, mówicie? Ogi. Co? Z tego się nie sra, jak to zbierasz, tak? Nie, nie, bo to jest rzepa. O kurde, na dach wysiadłem. Lul? Haha, realistycznie. Bo z tego ciągnika jest jakaś zasada, że się nie wysiada. Tak, z niego się przez dach wylatuje. To jest taka katapulta, ale dach cię powstrzymuje tylko. No, ale fajnie, bo części się ruszają w środku, haha. No, jak zmieniasz bieg, to ci się zmienia. Jak do tyłu dajesz, to ci się zmienia. Ty moim też. Realistycznie. Mój ma kompresor. O kurde. Dziesiątka. Ale on gwiżdże, tak? On się śmiesznie gwiżdże, lul. Ogi, ile procent? 20. LOL. Mówię, z tego nie będzie. A to co, Ogi, jak to jedziesz rozładować? Krzysiu, leć poszukać jeszcze gdzieś pola z rzepakiem i zakupku. Po co, Ogi? Zostawimy tak, jak było. Co jeszcze mamy kupione? Mamy 13, a to za daleko. Jedynkę skosiliśmy. A co damy za 13? Co damy za 13 za siano? A skąd mam wiedzieć, ty? To ja sprawdzę. Ty sprawdź te pola, ty. Ty tutaj się znasz. A 13 jest dużo. 13, 14, 12, 11, 10. Co za? 10 mamy pszenicę. Gdzie mamy rzepak jeszcze? 11, 12 to jest rzepak. A daleko to możemy jeszcze to skosić, jak jest dorośnięty. No to już mówię ci, patrz na mapę. No to jest niżej, to jest niżej. Wystarczy wyjechać. 11, 12 są po przeciwnej stronie drogi. Ale są dojrzałe, ale to nie są nasze. Nasze, na zielone są. 10, 11 nasze, 12. Nie, bo tam widzisz, że znaczek do kupienia. Ale to na 6 i 7. Tam dalej trochę, po drugiej stronie ulicy, ale dalej. No to nie. Dobra, to. To jedziemy tam potem, jak już rzepak mamy, to jedziemy tam. No. Jak tu nie ma duże pole, to skosimy. Duże pole. Kurde! Ale fajnie się gra. Znów lag? Same teraz się zaczęły. To może ten, pauza, reset mały. Nie, dobra, już chodź. Dobra, radę. Porządna firma. Porządna firma? Nie no, słuchajcie. Skończcie to pole i skończymy. No, kończymy to pole. Jak się Lagenfest zaczął. I pójdzie na następne. Jak coś to wybrać. Krzysiu, podjeżdżać? Ja tam objadę i tam się zatrzymam i tam się wymienimy, dam ci. Ja do nas skosisz rzepak. No tutaj podjeź koło mnie. Poczekaj, przejadę tak. No spoko, to, mówię. Tak nie wiem, czemu takie lagi się zaczęły. Gramy o ściągasz gejuskie pornochy. No chyba ty, ja tylko wynkwintnę. Proszę. Jednak ściągasz. Paraki koneser. No. Jaki typ, co ty zrobisz, Ogi? Wiesz, co się stało. Dobra, co poczekaj. Na L. Nie, stój. Dobra, czekaj. Lagenfest. no facet, bo mi teraz zabrałeś. Ogi jedzie. I teraz Ogi go teleportuje, patrzcie. Nie, myślę, że mama coś może tam z netem kombinować. Mama klamie neta. Nie zdziwiłbym się, ona czasami tak lubi. Gram, a tu nagle w BF albo w coś. Co? To co, zresetować? Nie, mam. Nie, trzeba. Damy radę. Wyskakuj, Ogi. To jest Bizon, tutaj źle działa GPS. Źle działa GPS, tak. To pola, ja jeszcze pojadę pierwszy. Topola, czemu ten ciągnik nie ma zarejestrowany? Nie widzę tabliczki. O, Topola. Wiesz, że to punktów? No co mnie to chodzi, jak ja z nim w ogóle z gospodarki nie zjeżdżam. Cały czas na polu pracuję. A co to, mój ciągnik? A mój? Jak mandat przyjdzie, to Unię zapłaci. No, na Unię. To jest ciągnik na Unię.
Teraz wykręcamy. Jedź ta pola, jedź. Jadę tylko, no właśnie to jadę. Tak brzydko skoszę. O, mi też się ten Lagenfest pojawił. To wina tych. To wina Unii, nie? Oni nam internet dostarczają. Wiesz, dostarczyli ten, ciągniki, wszystko, ale internet zabrali, nie? Dobra, ja tu skończę to pola. Kończysz? Tak. Taki wezmę malutki paseczek. O, ty. Złodziej. Ogi, wyłącz reflektory. No może będą większe Lagenfest. To zapali, ja wsiądę, były zapalone. Tak. No, na siódemkę się wyłącza. Ogi, podjeżdżaj. Tu i to pola podjeżdżam. Jak się ustawiliśmy? Dobra, ja się tu ustawię. O. Ja się z drugiej strony pojadę ustawić. Oho. Ale czarno sypie. Ale wungel. Wungel. Ale Krzysiu się teleportuje fajnie. Wezjaj, że aż takie są. Ostatnio nie było. Nie, normalnie. On się teleportował. Chyba ty. Dobra, jadę następne pole, czy... Nie, kończymy. Już 20 minut. Kończymy. Jak są lagi, to wiesz, będziemy cię mordować. Nie no, takich to nie ma. Dobra, Ogi, to jest teraz ty se wysyp. A to co macie jakiś czas ten, po prostu teleport, nie? To po... No, wiesz, musi być równowaga. No. Równouprawnienie. To wola, korek robisz. Dobra, już trójeczkę wbijam. Tak, i zaraz drifta zrobisz. Będzie Net for Bizon. Wjechałem w ogrodzenie. O, co tu się stało? Zgasło Ogi. Nie. Ja mu wgas, on zgasł. Ha, ha, ha. Taki suchar. Ja tu header kładę. Czekaj, bo może tam będę się wsypać. No. No właśnie, tam muszę jechać. Dobra, tego podsunę tak, że nie uszkodzisz. Ja się tutaj skitram. Słyszę Ogiego, słyszę Ogiego. Ogi. Topola, chodź, zniszcz, chodź tu. Obetnę cię. Obetnę cię. Nie. I co, Ogi, tu? To nie tu. A może tu trzeba wjechać do szopki, ty. Co? Patrz, po drabince będę wchodził. Ogi, spróbuj tu do grów wjechać. Widzisz, Krzysiu, patrz. O kurde, realistycznie. Na prostych nogach i w ogóle. Magia. Ogi ma nowe zadanie. Trudniejsze znaleźć, gdzie się rzepak wysypuje. Ale se pokręcę trochę. Ogi, znalazłeś? O, coś tam cofa facet. I V, nie V, Q. Czekaj, gdzie tu już jest na tym? Ja zaparkuję tam, gdzie przedtem, koło domu. Ale co, nie przyjmuje tam rzepaku? Nigdzie nie przyjmuje. O, tu chyba, nie, tutaj gnój. Tu gnój. A to do gnoju wysyp. Swój ukrów. I co, krówki chcą? O, chłopie! Ja wiem, gdzie on jedzie. Ej, sypło mu coś. Sypło mu z tego? No, tak przez chwilę. No tutaj musi być wysyp. A nie wiadomo czego. Boże, na drugą przyczepę. Ty, Ogi, masz się na drugiej przyczepie? Nie, pusto. A weź przyłącz G i zobacz.
Mówiłem, że nasypało. A zgadzi co? Pszenicę. Nie, jęczmień. Nie, kukurydza. Pszenicę. Kukurydzę. Dobra, ja jadę na sklep. Spoko. Że jak chodzimy po tych liniach wysokiego napięcia? Czekaj, ja tutaj ten header kopię. Nie ma Heniu! Gdzie idziesz? Do sklepu! Podwyższy! Na przyczynę. No, to tak jeszcze z 5 minut odcinka będzie. Tu jest chałupa tego, tu jest chałupa. To Poli, tu Krzyśka. Tu po prawej moja. Właśnie mieliśmy z chałup chyba startować. Ja się zacząłem przy swojej chałupie, ja już nie wracam, bo każdy ma ciągnik, a nie ma jednego ciągnika. Dobra, Ogi. Ktoś musi do domu jechać, wiecie czym. Autobusem, tramwajem. Ogi, wysypałeś to? Nie, wjeżdżam. Jak tutaj weszłeś, panie? Wow. Jak ty tam weszłeś? Normalnie. No, dawaj, pokaż światło. No. Problem, chłopaki. Wiadomo, gdzie? Ty, jak to zrobiłeś? Jak, że tak, o? Siema, Marek, jak tu w sklepie? To z... Patrz na mnie. A, kółeczkiem pewnie. Nie. Sprzedaję, sprzedaję. Jest taki fajny trik, ale ci pokażę go dopiero po odcinku. Spoko. Ogi, ty, wjeżdżaj, tu na farmie kończymy. No kasa ci nie leci? A leci, no, hajs. A nie, fundusze się wzrosły. Teraz wypatrujemy Ogiego. Ogi, wracaj tu. Jadę już do was. Ja. Ale mamy problem. Mamy problem. Co? Trzeba Unii Europejskiej dopisać mandat, bo jadę bez świateł i policja mnie zatrzymała. Oj tam, oj tam. A dzisiaj ja. Ten, uwaga, pirat, oglądałem i koło tego Sochaczewa chyba gość dostał 1000 zł mandatu. 500 za to, że nie miał prawa jazdy, a drugie za 500 za przekroczenie prędkości. Takie jajca były. Już jadę do was. Jedziesz? Chwila. Stamtąd. Marysia, rób obiad Krzyśkowi. Widzę, jak sama przyczepa jedzie. Tak? Gdzie ty jesteś? O kurde. Jezus! Patrzcie, tam jest Jezus! Karolina, rób obiad po Poli. A jeszcze ten, jak Ogi tu... Jak Ogi tu... Pijany Mariusz idzie. Przejadę go, Mariusz! Czekaj. O, jedzie Ogi, jak tu zajedzie jeszcze, to pozdrowimy tam ludzi. Lud pozdrowimy i będzie... No już pozdrawiamy całego TS-a, Władka, Audię, Mariusza, Pumiego, Cebulę... Trackera. Trackera. Krzysiu, bardzo. Ja ogiemu z nieba. Kto przyszedł? Ktoś przyszedł. Dobra, zostaw. No i niespodziewany gość przyszedł. To... No, ej! Topora weź, nie, jak zminalizujesz topora, to ci wywali grę. Kończymy już, bo ja już tak dojeżdżam. No, to kogo jeszcze pozdrawiamy? Więc w dzisiejszym odcinku, no wszystkich stresa, nie? No, pozdrowiliśmy wszystkich już. Dawaj tam trójeczkę i lecisz. Biegniemy! W dzisiejszym odcinku skosiliśmy jęczmień, skosiliśmy rzepaczek. Ja jechałem sprzedać rzepak, bo był dobrej ceny. Ej, patrzcie, jak te przyczepy śmiesznie podskakują, wystarczy w te przyczepy wejść. I czemu mam migacz włączony na przyczepę? A no, nie, no jeden migacz ma włączony. Kręcałem. Co on zrobił? Lak cię złapał? No łazicie koło mnie i lak mnie złapał, ja pierdzielę. Dobra. Ej, to dobra, to będzie trzeba na następny odcinek ogarnąć to wszystko. To była realistyczna gra teraz, przed chwilą. No łazicie gdzie nie trzy. Dobra, chodźcie do piaskownicy, Topola, chodź do piaskownicy. Topola! Co się Topola nie odzywa? Halo? Ogi, jesteś? Jestem już. Boże, ja gadam do Topoli. Ogi, zostaw to tam, nie widać, jest poza kadrem. Chodźcie do piaskownicy. Że se babki z piasku ulepimy. To jest ciężarówka Ogiego. Patrz na Ogiego, jep. Prawda, nie cieknie, o tu cieknie, przez dziurę, o kurde spadł. Tu cieknie. Dobra, chodź do miasta, chodźcie, pożegnamy się. To pola, a jedziesz do miasta po benzynę w ogóle. To brakło. No co, no to... To by było na tyle. Widzieliście pierwszy odcinek z Warmii V5. Sezonu pierwszego. Pozdrawiam was, ja Ogi. I ja, Topola. I ja, Krzysiek. Na razie. Na razie. Cześć.